teraz na kolejnym wydarzeniu z cyklu Idź za marzeniem, czyli śladami Konrada. Jest to projekt w ramach sfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Józef Konrad Korzeniowski był nie tylko wielkim pisarzem, ale również wielkim żeglarzem. Nasz dzisiejszy gość, pan Jakub Jakubowski, również jest żeglarzem, instruktorem żeglarstwa. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzień dobry. Mam na imię Kuba i jestem instruktorem żeglarstwa, tak jak tutaj zostałem zapowiedziany. I chciałbym wam parę rzeczy dzisiaj opowiedzieć o żeglarstwie, o tym jak ono wygląda, ale może wy już coś wiecie na temat żeglarstwa, może już macie jakieś skojarzenia z żeglarstwem. Macie jakieś skojarzenia? Czym dla was jest żeglarstwo? Jak rozumiecie to pojęcie? Proszę. Dla mnie żeglarstwo to pływanie po morzach i oceanach. Dobrze, po morzach i oceanach. Co jeszcze? Proszę. Dla mnie żeglarstwem jest to, że brata się człowiek z burzą i huraganem. Super, bardzo dobrze, czyli walczy z żywiołami, tak? Ta część, która unosi się na wodzie, jak dotknijcie sobie, z czego ona jest zbudowana? Z plastiku. Ta część nazywa się kadłub. To jest kadłub łódki. Z czego kiedyś jeszcze były wykonywane łódki? Z drewna. Z drewna. I teraz jeszcze z czego jeszcze mogą być? Z metalu. Dobrze. Drewno niestety, ale wymaga od właściciela takiej łódki bardzo dużo pracy, dlatego że łódki drewniane często się niszczą, łatwo się niszczą. Trzeba o nie dbać, konserwować. Pierwsza, najważniejsza, ta najgrubsza, wysoka rura. Nazywa się? Maszt. Dobrze, to jest maszt. Tutaj mamy rumpel. Za ten rumpel właśnie trzymamy i sterujemy. To jest płetwa sterowa, która jest zanurzona w wodzie i na którą właśnie działają odpowiednie siły i pozwala to na skręcanie. I odwrotnie jest, jak damy ster w prawo, to łódka zacznie płynąć w lewo. Tutaj jest przedłużacz do rumpla, dlatego że w czasie żeglowania musimy czasem zmienić pozycję, przesiąść się, przejść do przodu i musimy mieć cały czas kontrolę nad tym, gdzie płyniemy, dlatego używamy przedłużacza. Że pływają żaglowce. Żaglowce mają dużo żagli, bo na Optymiści mamy jeden żagiel. Ten żagiel nazywa się grot. Słuchajcie, żeby jednak wyjść na tą wodę i żeby móc bezpiecznie wrócić na ląd, musimy pamiętać też o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo na wodzie, co nam grozi w wodzie? Utonięcie. Pamiętamy o tym, że zawsze zabieramy nad wodę środek ratunkowy i wychodzimy na wodę środka ratunkowego. Bartek przymierzy taką kamizelkę. Tutaj mamy specjalne paski z klamerkami, które musimy pospinać i w odpowiedni sposób, jeżeli założymy tą kamizelkę, ona nam daje bezpieczeństwo na wodzie. Nawet jeżeli wpadniemy do wody i będziemy gdzieś na środku jeziora, to wtedy ta kamizelka nas utrzyma, pomoże nam w tym, żeby utrzymać się do czasu, kiedy nasza załoga wróci i nas zabierze z tej wody. Jak myślicie, co to jest? Tak, nazywa się czerpak. I ten czerpak jest właśnie na pokładzie, bo na Optymiście często, znaczy często może nie, ale zdarza się, że ten Optymist się wywraca. A czasami nam jeszcze na pokładzie potrzebne jest wiosełko, żeby dopłynąć na przykład do brzegu, powoli, spokojnie, albo jak nam przestanie wiać wiatr, nie będziemy na środku jeziora, no to musimy wrócić do brzegu, to mamy wiosełko. Wiosełko trzymamy w ten sposób i odpychamy się tym wiosełkiem. To jest pomocniczy napęd, to nie jest główny napęd naszej łódki, tylko pomocniczy. W pokładzie mam takie koło ratunkowe, które mogę podać takiej osobie. Ja też jestem ratownikiem, więc oprócz tego, że żegluję, to też jestem ratownikiem i zawsze dbam o to, żeby na wodzie nikomu nic się nie stało. Czyli jest godzina 9, tak? Jak będzie półtorej szklanki, to która będzie godzina? 10. Jak będą dwie szklanki? 10. Jak będą 2,5 szklanki? 10:30. Jak będą 3 szklanki? A jak będą 4 szklanki? Jak 4 szklanki. Jak 4 będą? To będzie 12, czyli kończy się nasza wachta, przechodzimy na inne miejsce pracy, tak? Wojtek! O, no,
Powiedzcie panu ładnie, dziękujemy. Dziękujemy. Ale teraz macie ulotki, więc to nie da się. Ale nie